Wow, that was something, that fight. Can you kill something that big? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami strażnik Mostu Zmarłych. Duży koleś, jak widzicie. Musimy mu wydrzeć serce i zanieść do... do Ateny. Żeby uratować naszego syna. Uła, chyba nas nie lubi. Widać, że nas nie lubi. Uć! Auć, auć, mocno bilie. A można go odbić jednak. To jest ciekawe. Rzuca jakimś paskudstwem. Gorzej, że nie mogę do niego podejść. Dobra, już wiem, jak do niego podejść. Raz, dwa, trzy. Teraz jest uderzenie. I teraz można go murczylać. Raz. Uuuu. Tu się stało raz. A. Oj. Zawołał kolegów. Wiedziałem, że tak będzie. Ale to dobrze, bo ci koledzy być może dadzą nam troszkę życia. Kurde. Dobra. Myślę, że to najwyższa pora, żeby z nim trochę inaczej pogadać. Uciek. Gdzie jesteś? Kreseczka. Dzień dobry. Sorry, stary, ale potrzebujemy twoje serce.
To dla mojego synka. Musisz mi wybaczyć. Serce, bracie. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Troszeczkę się tylko pobrudziliśmy. Mam serce. Potrzebuję coś jeszcze? To wszystko. Nie siedźmy tu za długo, co? Kratos. Zeus. Zeus? Mój ojciec. Twój ojciec to Zeus? No to wiele wyjaśnia. Co to za miejsce? Nie wolno ci tam iść. Rozumiesz to? Jakim cudem tu jest? To niemożliwe. To iluzja. Hel lubi torturować swoich mieszkańców własną przeszłością. Powinniśmy wracać do twojego syna. No, będziemy mogli ulepszyć ostrza. Bardzo fajnie. Płomień chaosu znaleźliśmy. Kusi mnie, żeby tam pójść. Skoro wszyscy mi mówią, że nie wolno nam tam pójść, to tym bardziej mnie kusi, żeby tam pójść. Wiem, że nie wolno mi tam iść, ale bym poszedł, no. Ale się chyba nie da. Nie ma jak przejść przez ten most. Tam jakiś kruk siedzi. No dobra. Okej, to wracamy do młodego. Zbieramy jeszcze drobiazgi. Bo tu było życie. Byłem tutaj. Trochę panikowałem już podczas tej walki, bo wiedziałem, że tej... Psst! Nie powinno mnie tu być. Zimno tu. Szybko, daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dalej! O, mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. Chyba ci ich nie podwędził, nie? Masz. Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną świecącą część i rzuć. Wichry Hel są bardzo niestabilne. Można je utrzymać tylko przez 10 sekund, zanim wrócą do ostatniego wichrołapu. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. To taka mała kulka wisząca po środku drzwi. Widzisz? Po prostu walnij. Widzisz? Teraz możesz wchłaniać i uwalniać wichry Hel, kiedy tylko zechcesz. No, możemy je przenosić. Ten wyklęty ziąb smroziłby nawet gołębie jaja.
Czasem sobie dzięki. W jego głowie coś kiedyś nie wybuchło. No właśnie. Bo nam się zeszło. Czyli w jego głowie coś. No dobra, okej. Okay. I co, możemy teraz otworzyć? Dobra. Czyli tu mamy wichroła, który jest... nie działa? Będziemy musieli przenosić tą... A, rozumiem już. Przenosić tą... stąd? O. Dobra. Celowanie w tego barana tym jednym ostrzem jest dosyć ciekawe. Okej, okay, co teraz stąd, tak? Do tych drzwi. Okej. Okay. Te dusze takie trochę zmarznięte są. Myślę, że będę tak marzły przez całą wieczność. Chyba generalnie bardziej bałbym się nordyckiego piekła, gdzie dusze marzną. Niż takiego piekła, gdzie duszą jest ciepło. Czy podobno co mam otwierać? Tu jest jakiś skrzynek chyba, nie? Sprawdźmy, czy to po coś trzeba otworzyć. A, nie da się chyba. Nie możemy od tyłu zabrać tego. A, tu jest jakiś cenny numer. Ha, ha, ha. Przez jakiś czas nie było kamery, nie zauważyłem, ale myślę, że lepiej wam się grało dzięki temu. Trochę przyjemniej. Bez kocurka. No dobrze, idziemy dalej. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Zeus to twój ojciec? Nie teraz. No właśnie. Musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie pokontempluję to w milczeniu. Czyli Zeus to dziadek Atreusa, o czym jeszcze młody nie wie. Aha, jedna kulka się pali, a druga się nie pali. Zobaczymy, czy zamiana coś pomoże. O, potrzebujemy dwie, czyli wracamy tam jednak. Nie, tak nie pójdzie. Nie pyknie tak, za krótko. Za długo się idzie tędy. 10 sekund tylko.
zamknięte. To było za proste przecież, nie? A, tu jest. No dobra. Okej. Mogą nas tak łatwo z tego helu nie wypuścić, mam takie wrażenie. Skoro zabiliśmy strażnika mostu i zdrowo już narozrabialiśmy. Hel. Tu? Przydałoby się jedną z kulek przenieść. Tak na wszelki. Chcę sprawdzić, co tu jest grane. Aha, dobra. No, tak na wszelki wypadek, wiecie co? Zrobimy tak. Przeniesiemy ją tu. Tak, tak na... Żeby za daleko nie było. Zapewne nie trzeba było drugi raz chodzić. O, kolega przyszedł. No dobra, i teraz tak, czy jest to nam do czegoś potrzebne? A, tu ją można przenieść. Nie wiem, po co ją targam, ale... Mam takie wrażenie, że to może być przydatne. Gdzieś dalej. A, idą chłopaki. Teraz tak, trzeba pomyśleć, czy można było dalej przenieść kulkę. Tu nie, tu nie. Ja tu nie dobiegnę chyba. Długa droga tu jest. Tu jest jakaś kula, do której można by ją było przenieść. Tylko po jaką jasną Maciejkę? Czego będziemy tego potrzebować? Nie mam żadnego pomysłu, szczerze mówiąc.
jest jakieś wejście. Dobra, cofnijmy się. O! I tu jest kulka. Czyli wcale nie trzeba aż tak daleko. A to jest skrzynka, tam jest skrzynka, którą już otworzyłem. Dobra, czyli... Pięć sekund, cztery, trzy, dwa... Nie dążę. Biegnij! Sekundę straciłem. Będzie ciężkie wyzwanie. Mam wrażenie, że jeszcze coś być może przegapią po drodze, co by sprawiło, że to wyzwanie było dużo prostsze. Nie ma szans, żebym ją tam doniósł. Dobra. Zobaczmy, czy ona jest, że tak powiem, konieczna do dalszego funkcjonowania. Wyżej jak będzie. Że tak powiem, przymusowa. Aha, tu jest skrzynka. Dobra. Olać to. Syn ważniejszy. Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka! Coś wiesz? Pozdrów ode mnie smarkacza, gdy wyzdrowieje. Dobrze, mamy ulepszenie Lewiatana i mamy ulepszenie. Co my tu mamy? Rękojeść ostrzy. Dobrze, co my tu mamy? Mała szansa na... Co nam daje to? Średnia szansa na zyskanie ognistej aury. Przy każdym trafieniu ognista aura zwiększa wartość siły i przywraca niewielką ilość zdrowia. I to jest najlepsze, co mamy w tym momencie, bo nie dość, że daje nam życie, to jeszcze stakuje damage. Wszystkie inne, te, które tu mam, dają małą szansę na zyskanie jakiegoś... Co jest średnia szansa? Średnia szansa na zyskanie łaski przy trafieniu wroga w uczniach chaosu. Nie. Na chwilę obecną to, co mam teraz, jest zasadniczo najlepsze. Gdzie ja poznajdowałem te wszystkie badziewia? Ale możemy ulepszyć je do następnego poziomu. Bardzo dobrze. Przez co będziemy mogli wykupić następne umiejętności. Właśnie. Zabite kroki. Jedyna legendarna skrzynia. Dwóch skrzynek nie otworzyliśmy. Trudno. I trzech rzeczy nie znaleźliśmy. Nie będziemy się tutaj ganiać po tym Holheimie. Dobra. Teraz. Otworzyły nam się tutaj tak. Zwiększa sobie nie naładowania unicestwienia przy każdym skutecznym trafieniu ostrza. Bardzo dobrze. Mocniej bije.
R2 podczas przedostatniego ataku szybkiej kombinacji, aby zadać mocny cios kończący kombinację. No to jest takie zakończenie ataku, fajne. R1, by wykonać potężny atak, który dosięgnie wszystkich dookoła. W sumie, to chyba mamy kasę na to, żeby wykupić wszystkie te umiejętności. O, właśnie. Dobra. To co? Wracamy do młodego, czyli trzeba by było do Bifrostu, nie? Z powrotem. I wrócić do Midgardu. Jeżeli się nie mylę. Tak, wróć do Midgardu. Zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. Mhm. Dobry pomysł. Trzeba pomóc Atreusowi. Ojciec to Zeus! No! W końcu to wszystko rozumiem. Kto by się spodziewał, że dyndam sobie u pasa ducha Sparty? Nie nazywaj mnie tak głowo. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co wiem, Panteon sam się o to prosił. Mimo wszystko, to niemałe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie. Z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć. Nie zna. No właśnie. Nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie, a także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. Właśnie w tym chyba jest problem, że ponieważ Kratos nie powiedział Atreusowi, że jest bogiem, czy przynajmniej półbogiem, to te wszystkie siły w nim się go rozrywają od środka. I dlatego on tak choruje. Ej, kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Super. Albo żem go popsuł. Jestem potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, zapnąłem kilka hałsów wichrów Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepści. No to chodźmy do Freji. Doskonała myśl, bracie. Dobra, zobaczmy, czy teraz możemy iść do Freji. Skrótem. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No, spróbuję. Bracie. Nie wygląda na to, żebyś naprawił, stary. A nie, można. Liczysz na bramę. No dobra. Oczywiście, do niektórych można już wejść. Brok naprawił. Znaczy, coś nabroił. Taka wygadana ta głowa zawsze tu była, nie? A teraz siedzi cicho. Gdzie te drzwi? Ej, no. No właśnie. Już się zacząłem trochę martwić. Dobra. Tego nie było w planie. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. No i co tam się nie działo, o co ci chodzi? Dobra, tu jest jakiś wiatrołap. Tego potem możemy pokombinować. Znaczy ja kojarzę, że to na dole chyba jest jakaś kulka, nie? Gdzieś. Tego wiatrołapu. Pewnie dojście do jakiejś skrzynki, ale skrzynki są w tym momencie najmniej ważne.
Najważniejszy jest Atreus. Idziemy do Atreusa. Mamy serce. Serce. Masz je. Tak. Grzbietem dłoni. Wciąż jest chory. Mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał... Musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Tak. To nie takie proste. Pomóż mi go podnieść. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić. Bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To się nie powtórzy. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Freja, nie zapomnę o tym. No ciekawe. Ja mam wrażenie, że tu jest jeszcze jeden problem. Zastanawiam się, czy synem Freji, o której... Już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. Zastanawiam się, czy synem Freji, o którym ona wspomniała, nie był właśnie Magni. Anaheim, prawda? Jak się tego domyśliłeś? Bo to wygląda jak kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Alfheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Odin cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Wanowie stanowili dla Asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Wanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. No proszę, dowiadujemy się całkiem fajnych części historii. Dobrze, młody. Musimy podróżować dalej.
Kratos, powiedz mu w końcu. Chodzi mi część problemu z głowy. Tak się zastanawiałem, dlaczego mieszkasz pod żółwiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Złoty dzik, wielki żółw, masz bardzo interesujących przyjaciół. Ty też masz ciekawych. Głowa bez tatusia na tym, na pasku. Żona Odyna. No dobrze. Zanim Modi nieuprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak. I znaleźć czarną runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukaj no. Łodzi. No dobrze. Dalsza droga prowadzi nas do łodzi. I do skarbca Tyra. Ale to w następnym odcinku już. Do zobaczenia. Hej, hej. Wow, that was something that the fight. Can you kill something that big?